Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Sonic 06. Historia Silvera. Let's do it. I ostatnio nie pamiętam, co się stało. Nagrywałem to już raz, ale się znowu skorptowało nagranie, więc trzeba to nagrywać znowu. Ale my jesteśmy tutaj, w sumie na New City. I nie pamiętam, co robiliśmy. Wiem tylko tyle, że musimy iść do bazy Eggmana, więc zaraz to zrobimy. To już mamy wszystko kupione, więc pójdziemy sobie do bazy Eggmana, która jest w White Acropolis. I swoją drogą White Acropolis z tej Silvera nawet lubię. Między innymi dlatego, że przez połowę poziomu staramy Blaze. A Blaze jest spoczy postacią. Patrzcie, jaka spoczy postać. Patrzcie, jak leci. Pa, jak leci. Jak zasuwa. dobra. Więc jesteśmy tu. I mamy tu. Co by tu zrobić? Nie mamy czterech postaci, jakby. Jak w Sonic Heroes by to pewnie wykorzystali. A tutaj musimy zrobić tylko coś takiego. Bo swoją drogą to jest dla mnie bardzo zabawne. Bo ta zagadka, ten puzzle. Jakkolwiek sobie chcecie to nazwać. Jest w tej grze już teraz. I to jest w tym miejscu. I robią tą całą mechanikę, tak wymyślili, to kurde, ale fajnie, tylko kurde, szkoda, że wykorzystaliśmy tylko to raz w grze. No i White Acropolis. I tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia, cały odcinek będzie z ciszą. Wow. Oj. Takie rzeczy z Blaze się często dzieją, believe it or not. Blaze właśnie ma taką tendencję trochę do zacinania się na, jakby można to nazwać, pręczach. Nie zgram pierścion. No nie. Trzeba oczywiście wszystkich tu rozwalić. Blaze ma tutaj ten swój śmieszny. A tak, lubię bardzo tą animację. Nie wiem, czy to jest tak satysfakcjonujące po prostu. O, sobie weźmiemy tutaj medal i jadymy. Hała. Thanks, man. I myk. O nie. Już się bałem przez cały poziom, ale to jest źle, że nie mam żadnych pierścieni. Tam były pierścienie. Fuck. Mega zginę tutaj. No nie! Ja tutaj zginę. Może nie zginę? To już? To nie już. Nie zginąłem, ale fajnie! Kurde, to już jest dużo lepiej niż moja poprzednia sesja nagraniowa. Gdzie wyszło tak naprawdę tak, że zginąłem tutaj raz i tyle. Where is the entrance to Eggman's base? Nie wiem, tutaj może ale nie. Spokojnie, spokojnie znajdziemy, kurde. Pa. Myk. Ale teraz przykomasz coś odnowi i... W sumie by się przydał tutaj polecieć wpierw. Teraz... Ej, w sumie mogę to spróbować. Raz na let's play chyba można. To było źle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O! Chyba nie wyszło. Nie wyszło i... O! O! Działa! Dobrze! Nie! Nie wyszło! Plan był taki, że polecę na koniec poziomu. Ej, może tu? Wo! Nie w tą stronę! No cóż, nie w tą stronę, ale się udało, czy... A czy to nie jest najważniejsze? O.
to stop. I think we have a problem. Lubię bardzo skipować Silverem tak połowę poziomu, bo tak naprawdę nim można. Wystarczy dobrą drogę objąć. I to jest tak naprawdę co ja najbardziej lubię w Silverze, takie... Znaczy to nie jest za bardzo, wiecie, twórcy nie za bardzo to chcieli zrobić, ale... że tak naprawdę... To jest taka postać, którą nagradza się tak naprawdę pomijanie wszystkiego. Bo on został tak stworzony po prostu. I to jest fajne w nim, naprawdę. I mi się to bardzo podoba, nawet bym powiedział. Tak wow. Oni dla mnie robili tu jakiegoś moonwalkera. Dobra, ale idziemy sobie na spokojnie. Easy peasy. Lemon squeezy. Nie! Tego nie było. Kurde. Ale wychodzi mi to dość sprawnie. Powiedziałbym, że coraz lepiej mi wychodzi ten triczek, ten gliczek. Nara? Elo? Żeby mi tylko boss tak strasznie nie poszedł jak ostatni, bo to był dramat. I nie będzie eski. Nie będzie eski. To było B. To było kurde! O, siema. Looks like we've arrived a little too late. Jestem ciekaw, czego oni w ogóle szukali, bo tak trochę... Jesteście w bazie Eggmana. Tak... Szukaliście bazy Eggmana, więc what the hell? Egg Genesis. Jej, ale fajnie. Egg Genesis. Ała. No, obniż się. Nie lubię tutaj... Dobrze jest. Nie o to mi chodziło! Silver? No nie. To jest gówniany boss jako Silver. Tak tylko chcę to nadmienić. No nie, co ty zrobiłeś? Ty idioto! Dlaczego nie łapiesz rakiet? Debilu! Okej, okay. Zniszczyłeś jedną rzecz. Fajnie, zarobiliście. Brawo dla siebie. Taki pasyw agresyw jest. No. O, złapałeś. Całkiem sporo złapałeś tego. Dobrze! O to chodziło, Silver! Dobrze! Nie lubię bardzo tej walki. Z Eggmanem, jako Silver przynajmniej. Czekaj, gdzie jest pierścień? Nie! Dobra, widzę przynajmniej gdzie idę. No, czemu w to strzeliłeś? Debilu! You fucking idiot. O, wiem, będę jednego tylko brał. Ty idioto! Muszę zobaczyć sobie kiedyś... Muszę kiedyś zobaczyć sobie speedrun world recordowy Silvera z tego bossa. A.
pokaż mi, gdzie jest mój pierścień. Dobra, dobra, dobra. Lecimy. Nie lubię tego bossa. Okej. Chodź, 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 chodź. Nie! Tak nie rób! Dobra, dobra. To już było po prostu z desperacji. Bo nie mam tutaj pierścieni nigdzie. Gdzie są pierścienie? Gdzie są wszystkie pierścienie? Tutaj, dobrze. Jezu. Nie cierpię tego bossa. Kiedyś wydało mi się łatwiejsze. Teraz cię wykończę. I will destroy you. Nie w to celujesz! I fucking hate you. Tą cholerną kamerę. Czemu celuje? Czemu on celuje w te światła? I don't get it. I don't fucking get it. Fuck you. O Jezus Maria, na pewno wam to popnę, bo nie ma szans, żebyście to widzieli całą tą walkę, bo to był dramat. Ona tam jest, jak niech se kombinuje. I don't care. O. Easy. Oh my god, to był dramat. C. Dokładnie, that took too long. Lepiej tego nie mogłeś ująć. Tyle ci powiem. Po prostu mi to... wyjąłeś z gardła, po prostu. O! Niebieski szmak znaleźliśmy. That's a chaos emerald. It said this gem can transform your thoughts into power. Collect 7, and a miracle's supposed to happen. Keep it as a lucky charm. It transforms your thoughts into power. Nie za bardzo rozumiem tą eksplanację wyjaśnienia mocy szmaragdów. I've been trying to find Sonic, but now I think I'm in trouble. Takie twoje myśli w moc, tak trochę... po części, ale... No dobra, teraz Amy z jakiegoś powodu jest w bazie Eggmana. I tu jest Elise. Prisoner has escaped from cell block C-17. All patrolling guards, begin searching immediately. I repeat, prisoner has escaped from cell block C-17. I to była idealna okazja, żeby zrobić jakiś koopowy poziom ekskluzywnie dla Amy i Elise. Ale nie! Bez tego racji, nagle są bez niczego tutaj. Thank you so much for rescuing me. I am so grateful. I'm Amy. Amy Rose. No elo. My name is Elise. No elo. What up, dziewczyny? Elise? Wait, you're not Elise, the princess of Soliana, are you? I'll bet someone's already on their way to rescue you. Yes. Ale ja nie lubię tego głosu Amy, on jest tak wnerwiający. Nothing starts until you take action. So I decided to heed his advice. To jest najlepsza konwersacja w całej serii, tak by the way. Person, would you? What? No, of course it's okay. Love changes everything. It feels like every little moment in your life is huge, doesn't it? So, what does this guy look like? Have you already been on a date with him? Well, no, I really haven't. A one-way love? That's so cute. Come on, there's no need to be shy. Look, you're a princess and you're super cute. That guy's the lucky one. I also have someone that I'm pursuing too. I wish us both luck. Oh
Nie wiem, może uznacie, że ja mam głupi humor czy co, ale to jest według mnie nadal prześmieszne, że no, gadają o tym samym typie. Wow! Znaczy to niby można nazwać, że to jest taki poziom ekskluzywny dla Amy. Ale kurde, to jest tylko taka misja, ja bym chciał taki... Jak uciekają przed tymi robotami w bazie Eggmana czy coś, kurde, to by było fajne, a nie teraz, aha, okej. Rozwalamy... Więc 5 robotów czy coś. Oczywiście Amy się niczym nie da rozwalać, bo ona ma taki zrąbany hitbox, że to jest twoja pierdziela. To w ogóle nie rozumiem, co się tutaj stało. Powinna wydłużać ten... Albo jeszcze lepiej, powinna mieć ten swój ruch z SADX, gdzie się tak kręciła. Z SA1, nie z SADX. To by było fajne. Bo w sumie Blaze ma taki ruch. To by było cool też, jakby właśnie Amy miała go. A nie takie, no dobra, no mam tylko ten jedno pierdyknięcie młotem i w sumie to tyle. I poza tym jestem bezużyteczna, bo mam do dupy atak jeden. I elo. No nie, to chciałem zrobić. I to chciałem zrobić. Easy. SK, proszę. No nie! Aren't I just incredible? Come on! No ja się nie zgadzam. To jest jakieś... To jest dramat. Ja wam mówię. To jest dramat. Byłaś nawet 5 kurde minut na wolności. Nawet 5 minut byłaś na wolności. I've been waiting so patiently for you to return, princess. Nawet 5 minut nie byłaś na wolności. Mephiles. Hello. Tell me, who is the Iblis Trigger? Why does he want to destroy the world? Why does that matter to you? Unless you complete your task, your future will remain the same. Forever. He's currently at the terminal station. It's now or never if you want this. Dlaczego on zrobił firuet tutaj?